Witam was serdecznie. Okej, w tym odcinku... To może być dobra. Co? Już mnie atakują? No tam dalej sprzedaje. Pani się szybko przeładuje. Nara. Kurde. My w tym odcinku, jak już przestanę strzelać, zrobimy... Zrobimy... Kontrakt. Dlatego przez trzech parę dni temu kosiarze przejęli transport jadący przez Dogtown. Wybili obstawę, przygarnęli Fanty. A teraz niespodzianka. Skontaktował się ze mną dyrektor operacyjny Zeta Techu. Okazało się, że transport należał do nich. Witam, Steven Santos. Agencja wywiadu Federacyjnej Republiki Brazylii. Bezcenny prototyp oka, tak. Jego schematy. Mamy namierzone te procesory. Ale nie wiedzą, że wszczep wciąż emituje sygnał. Udało Negocjujemy. Się Jedź do drapacza. Do kryjówki kosiarzy w Longshore Stacks. Więcej w załączniku. Okej, okay. Po prostu Wi, bez żadnych powiązań. Przekonamy się. Poczekaj, sprawdzimy cię. Pewnie. Sprawdźmy, co o mnie wiecie. Nie ruszaj się. O, są i powiązania. Były agent kontrwywiadu Arasaki zwolniony w trybie natychmiastowym. Brak odprawy. O, to musiało zaboleć. Nie tak bardzo. Co to za pieprzona amatorszczyzna? Słucham? Kontakty sprawdza się przed spotkaniem twarzą w twarz. Robicie to pierwszy raz? Gówno wiesz. Bierzemy go. Anna... Sygnał może w każdej chwili zniknąć. Nie mamy czasu. Wi, spójrz na ekran. Czyli ty rozdajesz karty. Dowiem się w końcu, co mam zrobić. Lubisz wsadzać kij w mrowisko, co? Dobrze. My też. To Mark Bana. 37 lat, w agencji od 12. 183 cm wzrostu, brunet, dobrze zbudowany. Przeszkolenie bojowe. Bana zaginął w Dogtown 6 miesięcy temu. Przed samym zniknięciem prosił o pomoc. Mamy nagranie. Dostałem. Kurwa. Idą po mnie. Idą. Przyślijcie kogoś. Proszę. Proszę. Monitor Bany uaktywnił się kilka dni temu. Sygnał dochodzi z Dogtown i przemieszcza się. Pytania? Wiem, że nie macie autoryzacji swojej agencji. Czemu więc to robicie? Więc musiał nas sprawdzić. Profesjonalista. Zgadza się. Działamy bez zgody agencji. Pytasz dlaczego? Gdy Bana zaginął, agencja uznała go za zabitego w akcji, choć ciała nigdy nie odnaleziono. Teraz, gdy pojawił się sygnał z jego biomonitora, umywają ręce. Według systemów szansa, że Bana żyje, nie przekracza 4%. Pieprzyć systemy. Wypieli się na niego sukinsyny. Ale my tego nie zrobimy. Tak się po prostu nie robi. Są pewne zasady. Coś tu śmierdzi. Jeśli jest tak, jak mówicie, to agencja próbuje wyciszyć sprawę Bany.
Tylko dlaczego? Z jakiegoś powodu jest ona dla nich niewygodna. Służby wolą czasem o pewnych rzeczach nie wiedzieć. Przynajmniej oficjalnie. Liczą się dwie rzeczy. Pierwsza, Bana to nasz przyjaciel. Jesteśmy mu coś winni. Druga, płacimy ci za to, żebyś sprawdził jego sygnał, jasne? Z konsekwencjami sobie poradzimy. Macie jeszcze jakieś niespodzianki? No, niestety. Idziemy, wszystkich zabijemy i finał. Słuchaj, sygnał z biomonitora Bany idzie z Muzeum Organitopia w Terra Cognita. Problem jest taki, że są tam kosiarze. Ciągną do sygnału jak ćmy do lampy, a to nie wszystko. Z kosiarzami jest Boris Rybakow, eks-operator specnazu. Pies wojny. Pieprzona maszyna do zabijania. Dobra, wszystko jasne. Biorę się do roboty. Wysyłam ci koordynaty. Ana do ciebie zadzwoni, gdy zbliżysz się do sygnału. Znajdź Banę. Albo chociaż ten cholerny biomonitor. Postaram. Jaka spluwa. Dobrze. Nie ma problemu. Dobrze, mamy ten kontrakt. Śmigamy 200 metrów. Nie jest tak daleko. Hasło. Jakie tam hasło? Tam do góry. Co się tam dzieje? Nic nie widzę. Strefa zagrożenia. Panie, kurde. Snajper? Jakiś cyberpsycho. Nara. Do góry. I co, coś mówią? Ni chuja. Co to za zjebaństwo? Panie, przestań. Komponenty. Łowca głów, 28. Siłę.
I włamujemy się. W końcu. Już myślałem, że nikt po mnie nie przyjdzie. Bana? To ty żyjesz? Poczekaj z pytaniami. Jestem ranny. A jeszcze ci kosiarze. I'm in panic from zombies. Gdzie jesteś? Najpierw idź do głównej sali muzeum, a potem cię pokieruję. Przestań się kurwa tłumaczyć. Powiedz mi lepiej, gdzie jest Lipaku. No i kurwa tak na to działa. Chyba przodem. Na związek! Dobra. Tuta! Teraz ci kurwa nie odpuszczę. Same headshoty. Przejmij, poproszę. 14 na 15 potem. Dobrze to widziałam. Udało ci się. Idź do hali głównej. Na końcu znajdziesz schody. Wejdź po nich. Czekam w pokoju na piętrze. Tylko proszę, uważaj. Gdzieś w pobliżu jest ich żołnierz sił specjalnych. Rybaków. Miej się na baczności. Dobra. Z tą bronią nie mogę biegać. Gdzie jesteś? Kurwa mać! Gdzie jest ta moja broń? Kurczę. Gdzie jesteś, majster? Gdzie jesteś? Boris Jelcin. Gdzie on jest? Jezu, Jelcin, gdzie ty jesteś? On się co, w chowanego kuźwa bawi? Sił specjalnych, kurde, siły chyba dupy. No nawet... no...
Gdzie on jest? Tam na górze. Kurczę! Jeszcze spadłem. Kurwa mać! No! Ja znowu skrzym, to ten skok jest debilny tutaj. Naciskasz. No! Trzeci raz. Gdzie jesteś, Borys? Wstawaj, nie udawaj! Wstawaj, nie udawaj! Przejebane. Mam cię. Dobrze. W końcu. Wkurzający był. Vi? Tu Anna. Zbliżasz się do sygnału Bany. On chyba żyje. Co? Słuchaj, zostaję na łączach. Tylko gdzie ty jesteś? Tu. Tylko spokojnie. Wszystko wytłumaczę. Dlaczego korzystasz z jego głosu? Wszczep foniczny. Musiałam mieć pewność, że mi pomożecie. Jestem Katia Karelina, Sovoil. Potrzebuję pomocy waszej agencji. Domyślam się, że jesteś na łączach ze swoimi ludźmi. Słyszą cię. Gdzie jest Bana? To już nieważne. Bana nie żyje.
Zabijaś go? Zabiłaś go, tak? To przed tobą uciekał. Posłuchaj. Naraziłam się własnej korporacji. Sovoil mnie ściga. Sovoil. Oni mi nie odpuszczą, rozumiesz? Zadałem ci pytanie. Vi, sprawdziliśmy ją. To specjalistka od uzyskiwania informacji. Chodzi o przesłuchania. Lepiej mawcie się mną, a nie o Solveniem. Podobno jesteś specjalistką od przesłuchań, a twoja droga i droga Bany najwyraźniej się przecięły. Spokojnie. Schwytaliśmy Banę w Dogtown. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, dla kogo pracuje. To wyszło podczas przesłuchania. Utrzymywałam go przy życiu. Podawałam leki. To, co potem się stało, to nie zależało ode mnie. Suka kłamie. Vi, aktualizuje cel zadania. Zabij ją i przynieś biomonitor. Bez odbioru. Ana? Ana? No? Co mówią twoi ludzie? Żebym cię zabił. Brazylijczycy chcą cię zabić. Zgadnij, kto ma pociągnąć za spust. Ale o czym my rozmawiamy? Mam dla was dane. Bądźmy profesjonalistami. Nie ma żadnych nas. Przyjaciele Bany z agencji wynajęli mnie, żeby go znaleźć. Albo jego biomonitor. Czekaj, wynajęli cię? Czyli jesteś najemnikiem? To, co zrobiłam, to była tylko moja praca. Na pewno to rozumiesz. Nie zabijaj mnie. Mam propozycję. Tylko mnie wysłuchaj. Dawaj, tylko szybko. To jest biomonitor Bany. Daję ci go, bo widzę, że jesteś kimś rozsądnym. Dam ci też namiary na skrytkę w Dogtown, w której trzymam swój sprzęt. A w zamian? Po prostu mnie zostaw. Co ci obchodzi jakiś Bana? Obchodzi mnie. Widzisz, na twoje nieszczęście jednak mnie obchodzi. Nie strzelaj! Proszę, nie musisz tego robić. Po prostu weź biomonitor. Umowa to umowa. Zadanie to zadanie. Ja w ogóle chcę coś zobaczyć. Ach. Plus 100% ważną ataku zaskoczenia, plus 10% zmniejszenie obrażeń, plus 10 szans na krytyczne. Redukcja. Ciebie damy. Ziomek tańczy. Dobra, cel i my musimy tam śmignąć, więc tutaj. Kurt Hansen. Okej, już mnie nie chcą zabić, więc jest git. Wrzuć do skrzynki.
operacja szykowana przez NUSA nie odniosła skutku. Wie, masz jej pomysł, nie pomyśl głupiego błędu. Cóż mogę dodać? Rozumiem. Jeśli kiedyś zechcesz faktycznie... No dobrze, co do skrzynki. Przywitamy cię z otwartymi ramionami. Zostawię na skrzynce. Może już nie wróci, a wisiał ci co? Niech będzie. Nazwę, cena, nazwa. Nie sprzedaj, no i... Jakiś szereg... Sprzedaj, rupiecie, po pierwsze. Bo do tego mam otolery. Nie wykup, nie filtruj. No i znajdź to teraz, tak? Mam to po prostu znaleźć. Biomonitor w skrzynce, tak, sprzedaj, nie, dysponizuj, X, kurde, dałem, X. I co? Mam to teraz tutaj znaleźć, tak? Dopalacze, to w ogóle tutaj jest to w tej, czy... Wiecie co, w dupie was mam, kurde. Gdzie mam tutaj w ekwipunku przedmiot fabularny? Gdzie ja to znajdę? Plecak. Biała broń, zużywalny, granaty, ulepszenie, wszystkie przedmioty. Aktywny rdzeń, cyberdeck. Ołtarzyk. Jakieś inne pierdoły. Dura. Powinno od razu pokazać. Powinno od razu pokazać. Tutaj chcesz oddać, oddaj. Denerwują tylko. Musisz pamiętać podstawową zasadę. Powinno by w skrzynce być. Chcesz odłożyć? Tak, chcę. Okej, okay, masz. A nie, szukaj i tak dalej, więc nie zostawiam. G,
Proszę. Trzeba zniszczyć. Wiesz o tym. Nie! Nie odwrócę głowy, nie tym razem! O co chodzi? Obecnie w Rio trwają rozmowy biznesowe między Brazylią a Sovoilem. Wiesz, co to oznacza? Nie słuchaj go! Po prostu daj mi biomonitor! To i tak nie twoja sprawa! Steven, mów. Co mają te rozmowy między Sovoilem a Brazylią do śmierci Bany? Jest dokładnie tak, jak mówiłeś. Świadomie olali tę sprawę. Agencja celowo nie sprawdzała sygnałów. Wiedzieli, że Bana wpadł w ręce Sovoilu, ale nie chcieli tego wiedzieć oficjalnie. To im nie na rękę. Przyznanie, że Sovoil zamordował naszego agenta, oznacza zerwanie rozmów biznesowych i wkurzenie ludzi, którzy nam nie odpuszczą. Agencja? Pieprzyć ich! Bana został zamordowany, a te chciwe skurwysyny zamiatają to pod dywan? Żeby zarobić kasę? Czemu to takie ważne? Prawda o Banie niewiele zmieni. Wiesz, jak działają agencje i korporacje. Dlaczego tak ci zależy? Dlaczego? Pytasz mnie dlaczego, trzymając w ręku biomonitor, który z niego wyrwano? Agencja go zdradziła. Pieprzyć korporacyjne ustawki. Zginął mój przyjaciel. Szanuję. Biomonitor trzeba zniszczyć. Anna, teraz już chodzi tylko o nasze życie. Jemu nie pomożesz. Prawdziwy z ciebie bohater. Ale nie bój się, wezmę wszystko na siebie. Będziesz miał to swoje życie. Swoją malutką karierę. Kurczę, nie rób nic głupiego. Vi, daj mi biomonitor. Wkurwimy kilku panów w garniturach. Masz. Proszę bardzo. Doskonale. Informacje dostaną media i wszyscy w agencji. Machina zaraz ruszy. Kurwa, mówię wam, to się cholernie źle skończy. Trudno. Poszło. Nie. Ja się stąd zbieram. Mnie tu nie było, rozumiesz? Wiesz, gdzie są drzwi. Dzięki, Vi. Niedługo dostaniesz swoje pieniądze. Mam nadzieję. Dzięki. Za darmo to ja nie pracuję. No i git. Kontrakt załatwiony. Dobrze, no to na tym... nie. Mr. Hens. No, no, zaczynają do mnie napływać informacje o Banie. Już tego nie wyciszą. To dorośli ludzie. Ich życie, ich decyzje. Dokładnie. Ważne, że płacą. My swoje zrobiliśmy. Zamykam kontrakt. Jeden punkt atrybutów. Więc my tutaj damy na... Wnosi techniczne. Okej, dobrze. No na tym też zakończymy ten odcinek. A w następnym śmigamy oczywiście dalej. Utrzymajcie się i do zobaczenia.